Będzie to z tego? Będzie. Na pewno większość z was kojarzy zespół Foo Fighters i zespół ten w swojej karierze miał taki okres, kiedy kombinował, jakby tu nietypowo zagrać trasę czy nagrać płytę. A to nagrywanie w garażu czy trasa koncertowa po miejscówkach u swoich fanów. Oczywiście ciężko mówić o tej samej skali, bo zespół, który będzie bohaterem dzisiejszego odcinka, to jednak dużo mniejszy zespół. Natomiast w skali naszego kraju, w skali Polski zrobili już naprawdę dużo. A gdy zbliżasz się już do szklanego sufitu, to jedyną opcją, którą możesz zrobić, to ucieczka w bok. I taką ucieczką w bok dla zespołu Nocny Kochanek okazuje się trasa po domach kultury, do której dzisiaj dołączymy. Cześć, z tej strony Maciej z Nebula Studio. Dzisiaj będziemy towarzyszyć zespołowi Nocny Kochanek w ostatnim weekendzie ich trasy. Jedziemy do Pszowa. Przypomniałem sobie troszeczkę klimat tras. Dawno nie byłem w trasie tak naprawdę. Od pandemii zagraliśmy może chyba 9 koncertów, z tego co pamiętam. No, ale w tym roku mamy zamiar to zmienić i trochę tych koncertów jednak się odbędzie. O czym was będę informował na pewno również na tym kanale. Także koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić takich informacji i takich. Zwykle jak się dojeżdża na koncert, no to jeździ się jakimiś tam czy autostradami, czy jakimiś takimi lokalnymi drogami i dojeżdża się do miasta. A teraz jest tak, że jechaliśmy po prostu, no wiadomo, autostradą i nagle wjeżdżamy w takich małych miasteczek i będą to coraz mniejsze miasteczka, aż w końcu dojedziemy do Pszowa. Cały urok tej trasy. No właśnie, właśnie. Wszystko na odwrót, wszystko na odwrót. No dobra, zajrzyjmy do środka. Centrum Kultury w Pszowie. Dobrze, dotarliśmy do Pszowa, jesteśmy na backstage'u. Myślę, że to jest dobra pora, żeby się tutaj rozejrzeć. W ogóle tak rozmawialiśmy z chłopakami z zespołu i z Marcinem, z menadżerem, że to jest w ogóle pod względem takim poznawczym bardzo ciekawa trasa, bo zwykle się w tych małych miejscowościach różnych no nie miałoby powodu ani okazji być. A tak naprawdę poznaje się taką część Polski, której nigdy by się tak naprawdę nie zobaczyło, bo zwykle nie masz powodu po prostu, bo to nie są turystyczne miejscowości. Także no, jest to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie. Ten case nam miał na początku zrobić nasz były realizator, który właśnie ma na imię Łukasz i nie zrobił tego case'a, więc ostatecznie zamówiliśmy go gdzie indziej. Case ma ksywę Łukasz, a Łukasz ma ksywę case. Drodzy Państwo, żeby oddać skalę... Łukasz jest duży. Ciężki. No dobra, a tak serio, no to widzę, że fajnie jest wszystko pospinane. Mikrofony. Okej. Okay. Krzyśka, główny i backupowy. Aha. Tutaj są nasze systemy douszne, bezprzewodowe. To jest podpięte pod mikser Behringera. Z drugiej strony mamy stagebox Midasa, który idzie do stołu, na front. Mamy splitter zrobiony, więc jakby sygnał, który wchodzi z drugiej strony Łukasza. Jest rozdzielany między nasz system i system na okay. Foch plus uszy, tak? Tak. Foch, a tam są raki gitarowe, tak? Co zasługuje na mega duży szacun, to, że każdy z gitarzystów ma backup pełen fraktala, bo chłopaki grają na fraktalach. Jest dokładna kopia, nawet jest taki przełącznik, że jeżeli fraktal padnie, to po prostu bezklikowo przełączamy się na zapasowego i publiczność nawet przez chwilę nie wie, że coś jest nie tak. No były sytuacje, zwłaszcza jak się grało jeszcze na piecach normalnych, że coś nagle przestaje grać i nie wiesz czemu, wiesz, dużo efektów, dużo kabelków, coś się dzieje, więc jakby to jest moja główna gitara, przełączam się na backup też, jeśli tu z tą gitarą okay. Coś się dzieje, to jest po prostu pyk. Bo masz bodypacka do każdej gity, tak? Tak, okay. Mam się używać jednej gitary, druga jest po prostu jako backup. Tym się przełącza między fraktalami, tym się przełącza między gitarami.
Właściwie to jest wszystko tak naprawdę. W progresji, w grudniu, z tego co pamiętam, z zeszłego roku byłem na koncercie i brzmi to bardzo dobrze. Także myślę, że no, można się kopać z koniem, ale generalnie lampy odchodzą do lamusa, jeżeli chodzi o live. Bo jeżeli chodzi o studio, to absolutnie myślę, że nigdy nie odejdą, natomiast live, nawet ja się zacząłem zastanawiać na tym, żeby przejść na cyfrę. To jest moja duma. Te gitary na bo... O! Jak się nazywa? To jest Evertune. Evertune. I masz takie opcje, że się nie da nawet benda zrobić? Czy... Można tak ustawić. Okej. Okay. Aczkolwiek można ustawić, że się normalnie gra. To jest taki mostek, którego się nie da rozstroić. Generalnie ustawia się napięcie struny i koniec. I gitara stroi, nie ma szans w ogóle, żeby cokolwiek się z nią zadziało. Ma to pewnie swoje jakieś minusy, chociaż nie wiem. A, trzeba wydrążyć w ogóle pół pudła tak, w tym, nie? W tej akurat było, ta gitara była przerabiana faktycznie, okay. Bo oryginalnie nie miała Evertune'a. Ale tak jak też gadaliśmy wcześniej, jakby przy high gainowych brzmieniach, na których my gramy, to nie ma aż takiego znaczenia w brzmieniu. Miasto było nie wiadomo jak małe. Dwie rzeczy są pewne, że jest porządny MDEK i że jest porządny kościół. To mamy teraz wszystko już, co do szczęścia potrzebne. Kawusia. Serniczek. Kilka ciekawostek o Pszowie. Pszów ma niecałe 14 tysięcy mieszkańców i posiada najbardziej pozytywną Matkę Boską. Mianowicie jest tutaj obraz Matki Boskiej uśmiechniętej. A oto dowód. To jest pomysł, który gdzieś tam tlił się w naszych głowach od jakiegoś czasu tak naprawdę. Zespół Nocny Kochanek bardzo dużo grał regularnie w dużych miastach. Te mniejsze miasta w pewnym momencie troszkę zeszły na taki dalszy plan. Z tego też powodu chcieliśmy wrócić też do tych miejsc, których dawno już nas nie było. To jest taka trasa, która też ma w sobie wiele pierwszych razów. Często jest tak, że te domy kultury są na niezłym poziomie takim technicznym. Trochę się marnują, to stoi, te sceny są naprawdę, no można powiedzieć, zawodowe. Jest dużo miejsca, jest wysoko. Natomiast to też nie jest tak, że jest jakaś powtarzalność i znudzenie tymi dużymi jakby ośrodkami, w których Nocny Kochanek koncertował od naprawdę kilku dobrych lat. Bardzo często spotykamy się właśnie z tym, że ludzie doceniają to, że to się odbywa właśnie w takich miastach, które no, są troszkę chyba zupełnie niepotrzebnie zapomniane przez wiele zespołów. Te okrzyki to, proszę Państwa, Krzysiek, wokalista zespołu Nocny Kochanek, który się rozgrzewa. A my idziemy na dół, gdzie właśnie grać zaczyna support dzisiejszego wieczoru, zespół Batna. Naprawdę przyzwoite granie. Kojarzy mi się to trochę klimatem takiego zespół gitarzysty Iry Piotra Łukaszewskiego z 15 lat temu. Taki melodyjny, trochę naleciałości new metalowych. I kurde, no, trochę nostalgii. Ale my nie o tym. No proszę Państwa, case na wirelessy i bodypacki. Top notch. Proszę o otwarcie. Dobrze, spokojnie. Idziemy na dół? Czyli dobrze mięśnie to na.
jaja. Przechodzę sobie tutaj po przodzie, idę sobie, patrzę. Adam to jest gość, którego możecie kojarzyć z tego vloga nawet. Był u nas już 3 razy i nagrał u nas z 4 płyty. 4 razy byłem. Ja już nie liczę. Sprawdźcie koniecznie rzeczy, które robi Adam, szczególnie zespół Into Element i Pure Bedlam. Trochę podsumowując dzisiejszy dzień, chociaż to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Jest to zasadniczo bardzo ciekawa idea i uważam, że fajnie, że zespół wyszedł z taką inicjatywą, żeby dotrzeć naprawdę do takich zakamarków naszego kraju, do których tak naprawdę się z koncertami nie dociera. Tych domów kultury w różnych miejscowościach jest naprawdę w Polsce dużo. To są bardzo dobre sceny, duże sale, które stoją, nic się tak naprawdę z nimi nie dzieje, a mogłoby się dziać, tak jak widać. 500 osób w Pszowie, miejscowości, która ma 13 tysięcy mieszkańców. Szacunek. Słuchajcie, choćby nie wiem jak pretensjonalnie to zabrzmiało. 2 tygodnie temu byłem w Nowym Jorku w klubie Warsaw, którym wspomniałem, że przypomina mi bardzo stare polskie MDK-i i powiedziałem też, że już takich miejsc w Polsce nie ma. Jest coraz mniej, natomiast jak widać są jeszcze takie miejsca i naprawdę mają swój taki specyficzny, bardzo fajny, mało miejski klimat, który ja osobiście bardzo lubię. Naprawdę poczułem się, że ten koncert jest dla ludzi, którzy naprawdę chcą się bawić. Bardzo mało widziałem telefonów w górze, bardzo mało nagrywania, głównie prawdziwa zabawa. Niewiele osób dzisiaj wyszło z tego koncertu niezadowolonych. A teraz pracę zaczyna ekipa techniczna. Sprawdźmy, co robią. Słuchajcie, to było tyle. Dzisiaj z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa. To koniec? Czekaj, teraz moje zadanie przy... Patrz, co będzie działo, chasz. Dobrze? Mały epilog do odcinka. Słuchajcie, jestem już w hotelu po koncercie. Obczajcie to. No kurde, będzie kąpane dzisiaj.